Zrobię wam bitki z pieczarkami. Bitki uwielbiam, pomogę. Mamo, chciałam z tobą pogadać, tylko nie chcę, żebyś była zła. Co się stało? No bo chodzi o ten turniej, na którym miałam jechać z Filipem, no i bardzo nam na nim zależy. Wiem, słyszałam, jak Filip mówił o tym, że zrezygnuje dla ciebie z turnieju. To bardzo dojrzała decyzja, jestem pod wrażeniem. No właśnie, chodzi o to, że ja chcę, żeby Filip jechał na ten turniej i żeby na nim zagrał. No i o to mamy się pokłócić? No nie. No bo ja chcę jechać z nim, chcę jechać jako kibic. Do Pragi? No tak, mamo, to jest tylko parę godzin w samochodzie i tyle, no. No powiedz coś. Nie rób ze mnie takiego potwora. Wiadomo, że wolałabym, żebyś została, no ale przecież cię nie zatrzymam siłą. Oczywiście. Ja obiecuję, że zaopiekuję się Leną i nie zrobimy żadnych głupot. Dobrze. To co? Dzwonię do Tomka, na pewno się ucieszę. No, ja myślałam, że będziesz chciała mnie zatrzymać, albo nie będziesz chciała jechać ze mną, żeby mnie cały czas pilnować. Ach, przynajmniej nie będziesz chodziła do swojego taty codziennie w odwiedziny do szpitala. No, ale mam nadzieję, że ty będziesz chodziła za mnie. Po moim trupie.